Najlepszym zespołem w kategorii gimnazjalnej okazali się uczniowie z Bolszewa. Zawody odbyły się na placu Jakuba Wejhera. Udział w nich wzięło 15 drużyn gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całego powiatu. Uczestnicy konkursu wykazali się zdobytą wiedzą i umiejętnościami podczas trzech sytuacji medycznych oraz trzech indywidualnych. Celem jest upowszechnianie idei ratowania ludzkiego życia poprzez nauczanie pierwszej pomocy i dzisiejsze zawody, 13 zawody Mistrzostwa Powiatowe Pierwszej Pomocy, które odbywają się na wejherowskim rynku, wieńczą jak gdyby tą całoroczną naukę. Średnio rocznie samej młodzieży szkolimy około 1000 osób. Co roku widzimy tendencję, że są osoby chętne i że mimo wszystko garną się, mimo tego, że nie mają z tego jak gdyby jakichś profitów. Aczkolwiek jest zainteresowanie tą pierwszą pomocą i są osoby chętne, które chcą działać zarówno w takim ratownictwie przedmedycznym, jak i w organizacji Czerwonego Krzyża, która pomaga tym ludziom zdobyć taką wiedzę. Wejherowski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża od wielu lat zdobywa liczne nagrody i należy do jednych z najlepszych zespołów w Polsce. 5 lat temu reprezentował nasz kraj podczas międzynarodowych zawodów w udzielaniu pierwszej pomocy w Austrii, natomiast 2 lata temu w Irlandii.